Przypomnijmy, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów PGSkra pokonała dwukrotnie Zenit Sankt Petersburg. Po tych starciach czas na rywala z Włoch. Pierwsze spotkanie w walce o finał odbędzie się w Łódzkiej Atlas Arenie. Ten pojedynek już 3 kwietnia o godzinie 18:00. Rewanżowe spotkanie tydzień później, czyli 10 kwietnia o godzinie 20.30 we Włoszech. Jeśli chodzi o rywala, to jest to jeden z głównych pretendentów do zwycięstwa w całej Lidze Mistrzów. W składzie włoskiego giganta można zobaczyć Osmanę Quantorenę, Bruno Rezende, Dragana Stankowicza. Warto zaznaczyć, że pojedynek może być niezwykle ciężki, bo w tej edycji Ligi Mistrzów wicemistrz Włoch jeszcze nie przegrał. Ale na korzyść Bełchatowian przemawia fakt, że PGS KRA potrafi walczyć z silnymi zespołami. No jest realny, cały czas jest realny, z każdą edycją jest realny. No. I co to dużo powiedzieć. No. Oczywiście każdy z nas walczy o swoje marzenia, ja również. Zapowiada się zatem niezwykle ciekawe starcie.